Loża Radiowa. A z nami w Loży Radiowej jest już pan Arkadiusz Szymański, przewodniczący klubu PiS w Sejmiku Wojewódzkim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Prosto z sesji, dodajmy, z sesji budżetowej. Budżet już przyjęty. Głosowaliście jak? Jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. No oczywiście głosowaliśmy przeciw, dlatego że to jest rzeczywiście słaby i marny budżet. Kolejny już niestety przygotowany przez obecnie rządzącą koalicję. No i tak jak powiedziałem na sesji, że jest tylko jedna jaskółka, że pewnie to jest ostatni przez nich przegłosowany i przygotowany, bo mamy nadzieję, że w przyszłym roku już nie obecna koalicja, tylko my będziemy ten budżet przygotowywali. No ale budżet dosyć wysoki, 547 milionów złotych. Ja zerkam tutaj sobie w dokumentację. Mamy podobno nadwyżkę operacyjną w wysokości około 43 milionów złotych. No i przede wszystkim to, co ważne, zmniejszamy zadłużenie województwa opolskiego sukcesywnie. Teraz, w tym przyszłym roku, ma ono się zmniejszyć do kwoty 117 milionów złotych. Panie redaktor, to my może tak, zaczynając od wielkości tego budżetu, 547, czy to jest dużo, czy mało? Ja przypomnę, budżet miasta Opola to jest 1 100 000 000 ponad, czyli no, można powiedzieć troszeczkę więcej niż dwa razy więcej budżet województwa. Więc powiem tak, chyba szaleństwa nie ma. To jest jedno, może my mamy troszeczkę inne dane, bo ja cytując te dane, i nie zostały one zakwestionowane absolutnie na sesji, kiedy ja je podawałem, że w 2017 roku nadwyżka budżetowa to było 12,8 miliona, natomiast na 2018 zaplanowano deficyt 3,2 miliona, czyli rzeczywiście to troszeczkę odbiega od tego, co pani tak, mówiła. Tak, nie, to się zgadza, tak, nadwyżka, natomiast nadwyżka operacyjna ma być w wysokości 42 miliona. Pani redaktor, jest więcej tych punktów, które po prostu powodowały to, że byliśmy przeciw i uznaliśmy ten budżet za bardzo kiepski i to spowodowało to, że żeśmy głosowali przeciw, bo ja nie uzyskałem też odpowiedzi na to, na przykład czemu wolne środki wzrastają. W zeszłym roku wolne środki to było 3,2 miliona, a w roku 2018 to ma być 22,7 miliona. No i ja zadawałem... Wyraźna różnica. No tak, no z 3,2 miliona do 22,7. Dlaczego tak jest? Czy jakieś zadania zostały niezrealizowane? Czy planowanie przebiega być może poprawnie? Oczywiście tych odpowiedzi nie uzyskałem. To były niestety pytania retoryczne, bo nikt się nie chciał, nie raczył do nich odnieść. Również jak dlaczego tak wzrastają wynagrodzenia, jeśli no budżet nie jest w dobrym stanie? To jest średnio, jeśli chodzi o w przyszłym roku, to jest 7,5%. Na przykład Zarząd Dróg Wojewódzkich o 11,7% wzrost wynagrodzeń. Wojewódzki Urząd Pracy wzrost o 6,7%. Inną sprawą, którą też podnosiłem, czyli oświata i wychowanie, spadek wydatków z 46,8 na 32, czyli drastyczny spadek w tym obszarze o 46%. Więc powiem tak, daleki byłbym od nazwania tego budżetu budżetem marzeń, opierając się w kwestiach merytorycznych, a nie dla bo jesteśmy z opozycji, tylko stwierdzamy, że to jest kolejny budżet, który no, dla opolszczyzny niewiele przynosi, a jeszcze bardziej smutne jest to, że praktycznie obecna koalicja operuje jeszcze w tych środkach, gdzie to są duże środki unijne. No to prawda, wieloletnia prognoza finansowa wskazuje nam na gwałtowny spadek tej wielkości dotacji unijnych dla województwa do 2022 roku. 2020 roku, a biorąc pod uwagę, że 2018 jeszcze będzie podpisywanie umów, powiem tak, następni, którzy będą rządzili, ktokolwiek by to nie był, to już nie tymi środkami nie będą dysponowali, tylko będą realizowali projekty i inwestycje podpisane przez wcześniejszą koalicję. Troszeczkę tak mam to wrażenie czasami, to co jest realizowane po nas choćby z Gliszcza, i nas to już nie będzie martwiło, bo my nie będziemy rządzili. No i dlatego tak i ani nasze głosowanie dzisiaj nad dzisiejszym budżetem. No ale przyzna pan, że tak optymistycznie brzmi ta kwestia no, zmniejszania zadłużenia województwa polskiego, bo pamiętam zeszły rok to rolowanie długu, pieniądze, kredyty na wykup obligacji. Tak, no ale to powiem tak, tych długów i tak jest tyle, że bez tych środków unijnych, ja się obawiam, że tylko będzie kompletny niestety zastój inwestycyjny, bo wszystkie środki bez środków unijnych będziemy musieli, można powiedzieć, spłacać te środki, które zaciągnęły kredyty obecne władze, i bardzo wyraźnie przyhamuje to niestety inwestycje w województwie opolskim w następnej kadencji.
Czyli rozumiem, że inne rozłożenie akcentów w tym budżecie było oczekiwane przez Klub PiS. Mniejsze podwyżki, bo na to pan wskazał, tak. A pozostałe środki jak miałyby być? Znaczy, ogólnie oczywiście, redaktor, nie wchodzimy w szczegóły. Myśmy od wielu lat zwracali uwagę na pewne rzeczy, na pewne i na rozkład, jeśli chodzi terytorialny, że powstanie Półksiężyca Biedy, o czym już nieraz żeście tutaj na antenie mówili, brak inwestowania na przykład w specjalne strefy ekonomiczne, pewne rzeczy niekorzystne dla województwa, jak na przykład na kwestie innowacyjne w województwie śląskim, jeśli to są bezzwrotne dotacje, u nas to są pożyczki, no to gdzie ten inwestor zainwestuje? Tam, gdzie otrzyma bezzwrotną dotację, jeśli coś się rozwinie, czy tutaj, gdzie będzie musiał to spłacać? Wiadomo, gdzie on pójdzie i tutaj się znowu nic nie rozwinie. Także katalog takich rzeczy, na które myśmy zwracali uwagę, jest bardzo szeroki, no ale niestety to tak jak wszystkie nasze dzisiejsze wnioski też, które myśmy składali, wszystko przepada i jest głosowane przez koalicję za odrzuceniem naszych pomysłów i projektów. Nie brzmi to optymistycznie. Kolejne pytania zadamy za chwilę. Arkadiusz Szymański w naszym studiu, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Opolskiego. I zostawiamy dzisiejszą budżetową sesję, a wracamy myślami, pamięcią do wczorajszej, nie tak odległa przeszłość. Gorąco było, nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa. Tak, gorąco było, widać, że idą święta, w związku z tym koalicja rządząca przygotowała nam szopkę, czyli wczorajszą sesję. Ja akurat dzwoniłem po innych województwach, też pytałem, jak to jest. Tamtą szopkę zorganizowano przy okazji normalnych sesji, nie trzeba było zwoływać nadzwyczajnej. U nas tak, oczywiście trzeba było zwołać taką sesję. Przypomnijmy sesję nadzwyczajną, której owocem miał być apel, znaczy jest apel do rządu. Tak, apel dotyczący oczywiście przygotowanych zmian w ustawie o samorządzie terytorialnym. No i tak już powiem tak, oczywiście pytań nie można było, można było zadawać, można było tylko wysłuchiwać jakichś tam wywodów zaproszonych gości, których była całe multum, natomiast my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości nie mogliśmy zadawać pytań, czego powiem tak, z demokracją to ma niewiele wspólnego, więc na jakiś czas postanowiliśmy wyjść i wrócić. Również dobór personalny osób, które tam występowały, czyli no, był pan poseł z PSL z województwa łódzkiego, który no nie bardzo wiedział pewnie, o czym się wypowiada, bo wypowiadał się również o sejmiku opolskim. Cóż on na ten temat może wiedzieć, ile tutaj mamy czasu na wypowiedzi, czy tutaj się przerywa wypowiedzi, albo ile trwają wypowiedzi. Był również pan poseł z PO, który zasłynął głównie dwoma rzeczami. Jedną, że przegląda cudze rzeczy i notatki, i drugie tym, że domaga się miejsca pod urzędem wojewódzkim, żeby móc zaparkować, bo mu to jest niezbędne do wykonywania mandatu posła. Ja mówię oczywiście o byłym wojewodzie. Tak, o byłym wojewodzie, który nie wiadomo, czy był gorszym posłem, czy wojewodą, czyli panu Wilczyńskim. No i takie to w cudzysłowie autorytety brały tutaj udział w wczorajszej sesji. Apel oczywiście został podjęty, przy czym powiem tak, no, zupełnie bezsensowny apel, bo zmiany, on został podjęty po południu, a zmiany, które i tak były postulowane i wcześniej konsultowane, zostały podjęte w nocy, więc ten apel nawet nie dotarł. Widać, jak to było bezsensowne, on nawet nie dotarł do Senatu, a Senat i tak pewne zmiany podjął. Ja bym chciał przypomnieć, że większość z tych ludzi, którzy zasiada w Sejmie, to są byli samorządowcy, bo taka jest naturalna droga z niższego do wyższego szczebla samorządu, potem na ogół to jest właśnie Sejm czy Senat. Więc ci ludzie, którzy tam podejmują te decyzje, doskonale sobie zdają sprawę, nad czym debatują. Były wiele poprawek dokonywanych, czyli że nie będzie na przykład dwukadencyjności wstecz. Prawo to 300 jest... poprawek było, tak? Tak, które i większość z posłem Stawiarskim, prawda? Choć prostował, że ale mówię łączna, 17 zgłosił. Tak, i bardzo dużo tych poprawek zgłoszonych, czy to z naszej strony, czy ze strony ekspertów zostało przyjętych, a to, że akurat no, obecnie rządzącym nie podoba się, powiedziałem, po co wczorajsza sesja była, bo wiadomo, że w 2014 była cudowna książeczka, bo PSL dostawało po 2-3 mandaty we wszystkich kolejnych wyborach do sejmiku. Pojawiła się cudowna książeczka i się pojawiło 7 mandatów. Ale nie byliście na samym głosowaniu. Na samym głosowaniu nie, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia, bo tak jak dzisiejsza sesja budżetowa, wynik był znany, jeśli chodzi o to jego głosowanie, a cała sesja została zwołana, powiem tak, na wniosek PSL-u, który przygotowując się do przyszłej porażki i kompromitacji, myślę, w przyszłorocznych wyborach, już jak gdyby sobie robi alibi, że to nie my jesteśmy tacy słabi i to nie był wynik książeczki, że mamy tyle mandatów, tylko Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że będziemy mieli tak mało mandatów w
2018, o czym jestem głęboko przekonany. Ale uznaje pan, że naprawdę nie było powodów do niepokoju? No przypomnijmy, że PSL uzasadniając zwoływanie tej sesji mówił o tym, że projekt zgłoszony jako poselski no nie miał w związku z tym konsultacji społecznych i że tego typu sesja ma trochę nadrobić te konsultacje, ma wybrzmieć głos tych, którzy się sprzeciwiają tym rozwiązaniom. No, wspominane chociażby głosowanie korespondencyjne, wiemy, że ono prawdopodobnie zostanie przywrócone, no ale to czy to nie efekt właśnie tego typu presji? Pani redaktor, to znaczy na pewno nie tego typu presji. Jeszcze raz przypominam, ci ludzie, którzy są w Sejmie, są w większości byłymi samorządowcami, więc oni wiedzą, co robią. Tutaj akurat nasi na płaszczyźnie kochani panowie z PSL i mniejszości niemieckiej jak zwykle się spóźnili, bo na przykład w Łódzkim to było 2 miesiące temu taka sesja, taka szopka zorganizowana. Natomiast... No ale prace nad ordynacją trwały. Tak. Trwały i tam zdążyli 2 miesiące temu, natomiast u nas to zostało zrobione, można powiedzieć, musztarda po obiedzie, ponieważ to już było po tym, kiedy w Izbie Niższej, czyli w Sejmie zostało to przegłosowane. Ale i kiedy Senat to było, jeszcze nie i kiedy głosował. Było w Senacie. Tak, Senat jeszcze nie głosował, tylko że to zostało podjęte po południu, a w nocy były głosowania w Senacie, więc pani redaktor, niech mi pani wierzy, ja znam system pracy tutaj w Sejmiku, nikt tego apelu do Warszawy nie zawiózł i nie miało to na pewno żadnego wpływu. Podjęcie po południu tego, co było głosowane w nocy w Senacie. Po prostu musztarda po obiedzie, niepotrzebna szopka polityczna, w której my po prostu nie chcieliśmy brać i jak gdyby uwiarygadniać te niepotrzebne działania koalicji rządzącej. To tyle o sesji, a za chwilę porozmawiamy jeszcze o zmianach w ordynacji wyborczej. A w Loży Radiowej wracamy do tematu zmian w ordynacji wyborczej. W naszym studiu gości Arkadiusz Szymański, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Wojewódzkiego. Ale zanim przejdziemy do komentarzy związanych z tą nową ordynacją, mamy informację prosto z Warszawy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski opowiada się za utrzymaniem możliwości głosowania korespondencyjnego dla niepełnosprawnych. Obecnie nad projektem zmian w prawie wyborczym pracuje Senat. Wczoraj te komisje zarekomendowały przyjęcie reform z uwzględnieniem kilkunastu poprawek PiS-u. Ustawy w wersji uchylonej przez Sejm nie przewidują. Ustawy uchylone w wersji uchwalonej przez Sejm nie przewidują możliwości głosowania korespondencyjnego. Jednak jak mówi marszałek Stanisław Karczewski na konferencji prasowej, taka forma oddawania głosów powinna zostać utrzymana. Jego zdaniem należy też doprecyzować kwestię znaku, jaki stawiamy na karcie przy wybranym przez nas kandydacie, czyli tego X-a. Posłuchajmy. Ja myślę, że w tym zakresie powinniśmy zmienić kształt zaproponowanego rozwiązania prawnego przez Senat i powrócić do możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i zastanowić się jeszcze i bardziej doprecyzować, dodefiniować znak X, tak żeby nie budziło to wątpliwości podczas wyborów. To są te zmiany, które budzą wciąż właśnie spore emocje. Stanisław Karczewski zaznaczył, że to jest jego osobista opinia, a prace będą prowadzone oczywiście w Senacie i ostateczne decyzje zapadną po wewnętrznych rozmowach w Senacie, a także po konsultacjach z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaje się, że do takiego spotkania między prezydentem a szefem PKW ma dojść dzisiaj. Na prośbę senatorów dałem troszeczkę więcej czasu na możliwość przeprowadzenia konsultacji, rozmów. Jutro spotykam się z panem przewodniczącym Hermelińskim. Też ważna i potrzebna rozmowa. Dziś wieczorem spotyka się pan prezydent Andrzej Duda. Także po tych rozmowach, a również po naszych rozmowach wewnętrznych podejmiemy decyzję, również wsłuchując się w to, co mówią nasi oponenci polityczni. Marszałek poinformował jednocześnie, że Senat zajmie się zmianami w prawie wyborczym jutro wieczorem albo w czwartek. No czyli ta ustawa ciągle się zmienia, ona jeszcze nabiera ostatecznego kształtu. Tym samym no faktycznie wczorajsza decyzja Prawa i Sprawiedliwości jest dotycząca opuszczenia sali obrad sejmiku wydaje się trafna. Nie wiem, bo jeżeli właśnie prace trwają, no to apel jeszcze ma sens, bo ostateczne rozwiązanie nie zapadło. Zapytajmy naszego gościa, który wciąż jest z nami. Arkadiusz Szymański, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Opolskiego. Właśnie, zapytajmy o tę kontrowersyjną likwidację, a wciąż rozważaną, głosowania korespondencyjnego. Przypomnijmy, że państwa przeciwnicy polityczni już zaczęli zgrabnie, bardzo zgrabnie wykorzystywać to rozwiązanie, bo zaczęli proponować wszystkim niepełnosprawnym, że dowiozą ich na wybory. A zatem można by przypuszczać, że oni już na was nie zagłosują. Czy to
ostatecznie zdecydowało o tych zmianach? No, pierwsze chciałbym przypomnieć, że dowożenie osób niepełnosprawnych i tak miało miejsce wcześniej. Gminy to organizowały, na przykład w Opolu to był specjalny bus dla osób niepełnosprawnych, który kursuje na co dzień, a w czasie, w dniu wyborów po prostu dowoził osoby niepełnosprawne, wystarczyło zadzwonić. Było to bezpłatnie, bus podjeżdżał, zawoził daną osobę, która zgłaszała się, że ma ochotę wziąć udział w wyborach, do lokalu wyborczego, odwoził na miejsce do domu. Także powiem tak, żadne wielkie halo opozycja akurat nie robi, bo to już się działo wcześniej. Obowiązek ustawowy, tak? Więc powiem tak, ja akurat na tą zgrabnością to bym się nie rozkliwiał i nie przesadzał co do tego ich świetnego pomysłu. Do tego osoba niepełnosprawna zawsze miała i ma możliwość głosowania przez pełnomocnika, którego wyznaczy sobie, jeśli nie czuje się na przykład na siłach, więc może to również zrobić za pomocą swojego pełnomocnika, która sama wyznaczy, że on się może udać do lokalu wyborczego i dokonać tego procesu w jej imieniu, do takiej osoby, do której ona oczywiście ma zaufanie. A jeśli nie ma takiej osoby, no to głosowanie korespondencyjne było takim optymalnym. Tak, ale to była tak niewielka praktycznie, można powiedzieć, ilość osób, które z tego prawa korzystały. To tak. Czy to nie jest argument, żeby zostawić? No nie ma tutaj zagrożeń w związku z tym, o których się ja mówi. Ja kiedyś chyba rozmawiałem na temat z szefem PKW na Opolszczyźnie, też z ciekawości tak pytałem, bo ile osób na przykład w systemie... pytałem, ile tutaj osób głosuje chyba w systemie Braille'a. Ja nie pamiętam, chyba było 3. Bo koszt podnoszenia, tak jak to nie ja akurat ten temat podnosiłem, ale ile jest drożej, chyba 50% dróg kart wyborczych, głosy 3 oddane. No to w ramach milionowego województwa. Ale akurat o kosztach chyba nie mówiono, akurat o tym nie mówię. Pewne inne nasze działania mają oczywiście na rzecz ograniczenia kosztów, czyli na przykład nie dwudniowe głosowanie, tylko jednodniowe, bo to jest rzeczywiście konkretnie, tutaj to ma rzeczywiście znaczenie. Natomiast co do tego powiem tak, ja akurat swoją prywatną opinię mam, że należy ewentualnie tylko usprawnić ten system, żeby każdy niepełnosprawny, jeśli ma taką ochotę, żeby móc mu zagwarantować. Ja szanuję oczywiście opinię pana Karczewskiego, jesteśmy z jednej partii, natomiast ja mam troszeczkę może inną, taką, że należy w maksymalny sposób zapewnić osobom niepełnosprawnym udział w procesie wyborczym. Do ostatniej chwili, żeby taka osoba, można powiedzieć, zgłaszała taką chęć i żeby tutaj zapewnić po stronie organizatora, czy to są gminy, czy pewnie najprościej to będzie gminy, bo gminy prawie zawsze dysponują własnym transportem, a ilość takich osób, które bierze udział w wyborach, nie jest znacząca, więc tutaj powinno być to zapewnione jak najbardziej, że taka osoba ma możliwość wzięcia udziału, ale niekoniecznie, że musi to być przez korespondencyjnie. Taka jest moja też prywatna opinia, tak jak pana marszałka Karczewskiego. Prace trwają, tak, to jest pracowita końcówka roku, nie tylko na poziomie samorządu województwa, który przypomnijmy dziś przyjął budżet, co prawda radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw, ale również w Senacie jutro wieczorem albo w czwartek Senat ma zająć się zmianami w prawie wyborczym, a my do rozmowy z naszym gościem wracamy za chwilę. W naszej loży radiowej ostatnie wejście z panem Arkadiuszem Szymańskim, radnym wojewódzkim PiSu i przewodniczącym klubu radnych PiSu w Sejmiku Wojewódzkim. Świeżo po sesji musimy jeszcze dopytać, mamy już dokładną informację na naszej antenie, za chwilę ona się ukaże w pełnej wersji, ja powiem, ja skrócę, 22 radnych głosowało za, 4 przeciw, a 1 radny się wstrzymał. Myśli pan, kto to ten jeden? Nie, to czy ja mogę nawet przypuszczać, ale nie będę się wypowiadał na publicznej antenie, nie chcę robić krzywdy. Oczywiście my też nie zaryzykujemy upubliczniać czyjegokolwiek nazwiska, tym bardziej nie mając 100% potwierdzenia. Choć trochę korci w takich sytuacjach. Zawsze korci. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciw budżetowi i no i powiedział nam pan o tym, że przepadły praktycznie wszystkie propozycje waszych poprawek do tego budżetu. To znaczy nie praktycznie, tylko dosłownie wszystkie. Zresztą jak wszystkie zgłaszane przez wszystkie kluby, to od razu powiem, czy to był klub PSL-u, czy to był klub PO, czy mniejszości niemieckiej. Tutaj akurat następnym tematem, z tego co słyszałem, będzie lotnicze pogotowie ratunkowe. Nie była to nasza poprawka, za którą myśmy głosowali, za zwiększeniem środków w budżecie właśnie na utworzenie tej stałej bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. No niestety ta poprawka również
również nie uzyskała akceptacji ze strony zarządu województwa i została odrzucona. Innym takim michałkiem no, było zgłoszenie przez mniejszość niemiecką pomysłu utworzenia Muzeum Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie. Znaczy to, że oni akurat są bardzo roszczeniowi, ciągle pieniądze chcą wydoić, czy to z państwa polskiego, czy z województwa, to akurat nie dziwi, jeśli chodzi o mniejszość niemiecką, natomiast to, że radnych mniejszości niemieckiej w sejmiku jest 7, a za tą poprawką zagłosował 1, także panowie z mniejszości niemieckiej sami za swoją poprawką nie zagłosowali, no co pewnie świadczy o ich zdolności dzisiaj do podejmowania decyzji. No jest ciekawostką, ale może troszkę zaspali jak ja przed chwilką. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jeszcze tylko jedno, no, wydoić, no, są też mieszkańcami tego województwa, też przyczyniają się do jego budżetu, tak? Oczywiście jak najbardziej, natomiast roszczeniowość mniejszości niemieckiej w stosunku do już nie tylko, że nazw miejscowości, do tego, żeby nazywać instytucje budynku użyteczności publicznej, na przykład nazwami dworzec Bahnhof. Jeśli dobrze pamiętam, jedna tablica 9 tysięcy, jak na przykład chyba w Suchym Borze, czy inne właśnie jakieś inicjatywy mniejszości niemieckiej, świętopieczonego ziemniaka 60 tysięcy. Ja mam całą taką grubą księgę, a z drugiej strony mam księgę nierealności mniejszości niemieckiej, którą my prowadzimy. Problemy mniejszości niemieckiej dotyczące nazwania w sejmiku sali Orła Białego, czy teraz znowu następne problemy mniejszości niemieckiej dotyczące umieszczenia w herbie województwa polskiego w łańcuchu herbowym znaków Rodła, który wiadomo symbolizuje polskość tych ziem, zastąpienie tych znaków polskości znakami powiatów. Oczywiście powiaty nie wyraziły zgody i mimo 3 lat tego, że taki łańcuch został zaakceptowany przez sejmik, to pan przewodniczący Krajczy nie wykonuje tego postanowienia od marca 2015, no pod dyktatem mniejszości niemieckiej. To polityczne spory, które trwają już kolejny rok, a ja jeszcze wrócę do budżetu. Marszałek Andrzej Buła mówi, że to będzie rok pod znakiem dużych wydatków na rozwój infrastruktury w województwie. Wyzwania drogowe, bezpieczeństwo mieszkańców, 187 milionów złotych na 19 inwestycji drogowych. Tak, to tutaj akurat jeśli o to chodzi, to jest skupienie się na takich dziedzinach, które mają przynieść obecnie rządzącej koalicji sukces wyborczy w przyszłorocznych wyborach. Akurat no, pewnie długo panowie główkowali, co nam może przynieść poklask społeczny ewentualnie. Ja oczywiście będę z uwagą to obserwował, bo o ile jeszcze 2 lata temu inwestycje drogowe kończyły się mniej więcej przy przetargach 30% oszczędnościami, tak dzisiaj albo to jest mniej więcej koło tej kwoty, albo nie zgłaszają się już wykonawcy. Po prostu troszeczkę głód rok do pracy, ilość możliwych robót do wykonania powoduje to, że te inwestycje czasami w ogóle nie dochodzą do skutku, więc zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie miało w rzeczywistości. Ja wcześniej też mówiłem właśnie o tych środkach, czyli o tym, ja sobie tylko pozwolę, bo z pamięci nie chcę cytować, te wolne środki było 3,2, a teraz w 2018 22,7. Czy to właśnie są niezrealizowane inwestycje? Czy to, jaki jest tego powód? Więc na pewno będziemy się temu uważnie przyglądali, jak te inwestycje będą realizowane, które dojdą do skutku i co z wolnymi środkami. Budżet uchwalony, ale sporo pytań zostaje. Będziemy się przyglądać razem z państwem. Taka nasza rola. Za dzisiejszą wizytę w Loży Radiowej dziękujemy. Naszym gościem, przypominam, był Arkadiusz Szymański, radny wojewódzki PiS. Dziękuję serdecznie. Loża Radiowa.